król Joasz u Elizeusza. Nowego młodego króla Joasza, syna Jehoahaza, ojciec nauczył wielu złych i niegodnych rzeczy. Także kłaniania się złotemu cielcowi. Jednak Joasz bardzo lubił Bożego proroka Elizeusza i cenił sobie jego rady. Prorok mieszkał w dolinie, a pałac Joasza stał na wzgórzu. Pewnego razu doniesiono królowi, że Elizeusz jest bardzo chory i jego dni są policzone. Jako, że miał już prawie 90 lat. Joasza zasmuciły te wieści i czym prędzej udał się w odwiedziny do proroka. Elizeusz bardzo uprzejmie przyjął króla. Joasz zaś, widząc Bożego męża, prawie umierającego, gorzko zapłakał i powiedział: ojcze mój, rydwanie Izraela i konnica jego. Tymi słowami młody król chciał wyrazić fakt, że armia królewska nic nie znaczy bez rady Bożego męża. Elizeusza poruszyła ta szczerość, a Pan Bóg dał mu nowe siły, żeby pomóc narodowi izraelskiemu. Prorok wiedział, że Syryjczycy jeszcze nie zrezygnowali całkowicie z Kananu i znowu marzą o tym, by go zdobyć. Elizeusz wstał, kazał Joaszowi podejść bliżej oraz wziąć łuk i strzały. Potem prorok położył swoje ręce na rękach króla, dając mu w ten sposób do zrozumienia, że sam Bóg będzie przemawiał do niego. Otwórz okno na wschód, powiedział Elizeusz. Syryjczycy bowiem mieszkali na wschód od Izraela. Potem prorok nakazał Joaszowi naciągnąć łuk, wypuścić strzałę na wschód i wypowiedział bardzo ważne dla króla słowa. To jest strzała wybawienia od Pana. Ty pokonasz Syryjczyków. Jednak Pan chciał teraz wypróbować wiarę izraelskiego króla, więc prorok nakazał mu, żeby uderzył strzałami o ziemię. Nierozumny król uderzył tylko 3 razy i zdecydował, że to wystarczy. Joasz nie pomyślał o tym, że Bóg dał mu taką wspaniałą możliwość uratowania Izraela z niewoli. Nie uwierzył w słowa Boga przekazane przez Elizeusza. Elizeusz rozgniewał się na króla i uprzedził go, że pokona on wroga tylko 3 razy. A potem Syryjczycy nadal będą uciskać Izrael. Tylko wiara i posłuszeństwo Bogu były potrzebne, żeby naród został uwolniony. Któryż to już raz ziemscy królowie doznają porażki, dlatego że nie chcą podporządkować się wszechmogącemu Bogu. Na podstawie 2 Księgi Królewskiej, rozdział 13, wersety od 10 do 25 oraz Księgi Kaznodziei Salomona, rozdział 12.
Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.